Dzień dobry. Kierunek lotnisko i Chorwacja. Aloha! Mógłbym rzec w końcu. Autobus do centrum 5 euro. Akurat nie wiem czy dzisiaj, ale była opłatność tylko gotówką, mimo że terminal w autobusie był. Także trzeba mieć na uwadze. Takie hardkorowe, za hardkorowe dla mnie. W sensie ja sobie mogę przyjść popływać, ale jak mam wejście takie normalne, nie? A tu jest takie, nie wiem jak tu jest głęboko, ale głęboko, nie? Ze 2 metry może być. Bardzo tu jest dużo ptaków. Na lotnisku już było widać, że ich jest sporo. Posłuchajcie tego co jedne z kamyków. Trochę wycieczek jest. Wiadomo skąd. Z zachodu. Od nas. Grupki emerytów z Niemiec się włożą. To jest taki bajer jak morskie organy. Czyli fale napieprzają o schody. I to się gra. Dziurki są. To jest tutaj coś takie długie. Trzeba będzie w nocy przyjść. Many hours later. No to najwyraźniej prąd pozyskują. Many hours later. Fajnie wymyślili. Hey.
piękna latryna, 50. Coś w tym jest. Jeszcze słoneczko się przebija. Miały być chmury cały dzień. No już w końcu zamarynowany. Tutaj piękna brama. I kierunek do Lidla. Murska naszły. Zgodnie z zapowiedzeniami. Spóźniło się to kilka godzin. Całe szczęście. No ale ja też nie przyjechałem tutaj, żeby sobie zjeżdżać. Tylko żeby sobie odpocząć. Najgorsze właśnie z rana, kurczę, to jest to, że są jakieś samoloty i się leci, nie? I szczególnie jak lot trwa godzinę, 10 minut nawet. Nawet nie było kiedy się wyspać, nie? Taki wynalazek w puszce, hehe. Te Hugo, to Hugo warte było. 6-8 volta. I tutaj jakieś secco bianco. Wino, nie? Generalnie. To już ma 10, czyli takie normalne, na to było takie gazowane. W Japonii się kawę piło z takich puszek, a tu się pije wino. No i swoją drogą tutaj przy kasach setki sprzedają alkoholu, wódki. Normalnie przy kasie takie, wiecie, już jakbyście zapomnieli, to jeszcze setkę sobie można kupić. Oczywiście wieczorem mniej ludzi, hehe. Się jeszcze gdzieś pobujać, a gdzie sobie siądę, gdzie się położę, to zaraz zasypiam, kurwa, praktycznie. Wiesz, na ławce siadł, normalnie mi głowa spadała, nie? A tak już tu chyba wszystko zwiedziłem w okolicy, te najbliższe. Jutro się dalej będę zapuszczał w dalsze rejony. A tam mościk.
Czwartunio, jak to mówią, czwartunio. Zebrany już. Pada dzisiaj dopiero w nocy, także mogę śmigać. Dzisiaj druga strona wioski. Generalnie to tutaj się na czerwonym stoi jednak, tak jak u nas. Bo jak w nocy przyszedłem na czerwonym, to się tam jakieś dziewczyny oburzyły, a one będą czekać. Padło. W sensie po ich siesiemu, nie? Ale już tyle człowiek zrozumie, nie? Finalna destynacja na dzisiaj, taki półwysep powiedzmy. No i tu sobie można już połazić, leżeć. Cud, nawet piasek, a tam nawet ktoś się kąpie. Trzeba się gdzieś tu przebrać na szybciora, pyk, pyk. I do wody. No bo co, kąpielówki sobie wziąłem z Polski, hehehe. To pokorzystam, nie? Nie będę pływał, nie będę co kombinował. Dalej nie wiem co jest, ale wejść i popluskać trochę trzeba. Nie wypada nie iść. Nie wiem skąd się fale porobiły. No to co? Co poradzę, nic nie poradzę. Nie wiem co to się nagrało, ale jak wychodziłem to miałem problem, bo mnie cięło po nogach. Rzeczywiście. Tu się krew leje. Tu rozcięty. Na dole stopy takie ukłucia. Generalnie ta rafa dość ostra. Tu lewa stopa też w jednym miejscu krew się leje. Więc to... Ja myślałem, że to po prostu trochę, może kurde jakiś delikatny jestem, ale to nie, to po prostu mnie pocięło. Miałem włączyć kamerkę i walczyć do wody, ale no nie za bardzo, nie? Nie za bardzo, więc trzeba będzie buty kupić na kolejny wyjazd, takie do pływania jeszcze, do chodzenia otwartym. Jak nie ma piasku, to jest lipa, nie? Buty do wody. Ale na plecach mi się fajnie płynęło. Kurwa, w ogóle nie musiałem prawie nic robić, nie? Że się skończyła moja przygoda z pływaniem. A szkoda. Beznadziejne te plaże, kamieniste. Wszędzie. Kurwa, nie wiem jak to ludzie w ogóle plażują. No, się okazało, że też tu są jeżowce, bo tam obok plaki się rozbiły i tam wyciągali. A mi się właśnie coś w palcu utknęło, nie? Mi się coś wbiło. Nie mam jak wyciągnąć, bo nie mam pincety, nie mam noża. Gdzie jestem teraz, tu gdzie jest największa akurat w tym mieście. I wszędzie kamyki, więc z dupy. Takie ostre, nie takie co na Cyprze były. Takie malutkie, że fajnie się szło, przyjemnie. No nie bardzo. Chorwacja do pływania. Przynajmniej tu, chyba że łódką wypłynąć i z łódki wyjść. I z łódki pływać, to tak. Bo nie masz kontaktu z podłożem, ale tak żeby z brzegu wejść. No to beznadziejnie jest, nie? Tak biegę, że z tym prognozą to w ogóle słońce miało nie być. Jak wylatywałem wczoraj. A tu proszę. Timelapsik się robi. Czy motion lapsik? Słoneczko świeci. Ja selegam, to się podopalać. W połowie października, nie? Udała się pogoda. Jutro ma już padać niby, nie? Zobaczymy. A ten kolec, co miałem w palcu, to wygryzłem.
Także teraz mi czytnik linii papilarnych nie działa. Drogerii DM niemiecki po igłę, żeby kolce z jeżowca spięty wyciągnąć. Się okazało, że mam wpięcie 5. Dopiero mi wieczorem zaczęło napieprzać od wbijania ich głębiej, znaczy i generalnie od zmęczenia. Także idę kupić, no i dzisiaj tak pokropuję trochę, ale tak leciutko. Jeszcze nikogo z paratonu nie widziałem, tylko ja. Generalnie dzisiaj mam trasę taką z 13 km do zrobienia. No niestety byłem w dwóch drogeriach, nie znalazłem igły. Mówię, kurczę, w Koplandzie będzie, ale nie chce mi się tam iść, bo kawałek jest, a i tak muszę wrócić na hostel, żeby dokonać operacji, no bo tu już jest mokro, nie? Parasolkę po życiu. No i finalnie skończyłem na obcinacce i pięcecie. Many hours later. Generalnie to, co chciałem usunąć, usunąłem. To nie były, wiecie, jakieś wielkości w centymetrach, tylko taki milimetr, dwa, to już taki maks, nie? Ale wiecie, jak to się chodziło i się wbiło w nogę, trzeba było to wygrzebać, nie? Uważajcie na jeżowce. Jako mieszkańca Rudy Śląskiej taki widok mnie nie zaskakuje. No ale jest bunkier przy drodze. Taki dość długi tam. No hen, szok, niedowierzanie, za darmo w Chorwacji. Kurwa, ale widoki piękne, ja pierdolę. Na tej kamerce tego nie widać. No. Ale ładne widoki. Budynki poniszczone, opuszczone. To sobie można do bunkra wejść. Tu jakiś pracownik chyba śpi czasami. Zamurowane wszystko. Tu jedno okienko. A nie pierdolę, że do środka można wejść. Nie wierzę. Nie ma zakazu nigdzie, nie widzę. Ty no kurde, otwarte jest, nie? Może, nie wiem czy to legalne. Hehe. No kurwa, ludzie to są świnie, nie? Tak jak u nas, tak tu. Także ten. Już wiecie, że wchodzić za nie ma co. Chyba, że chcecie mieć wbitą w nogą, w nogę coś, to wtedy zapraszam. Jeszcze piękne ujęcie z czołgiem. A jak? Co wy myślicie, kurde? Ja to będę łaził teraz naokoło niego. Piękne ujęcia. Jeszcze słońce wyszło. Nie no, fajny jest, bardzo fajny. To zajebiście, kurwa, te widoki ładne. Czołgiem, ale... Przezumuję może go troszkę. Braci.
jest fajnie, naprawdę jest przyjemnie. Dużo chodzenia, dużo myślenia, dużo ptaszków, o proszę ja was, dlatego tu lata. No i o to mi chodziło właśnie, żeby, jak to mówię, despacito, powolutku sobie pohasać, pomyśleć, co dalej robić w życiu, jakieś plany wymyśleć. Samo się kurwa nic nie wymyśli, nie? Trzeba pamiętać to czas, a w pracy to nie da się tak, nie? Bo to człowiek kurczę z zamówienia do zamówienia śmiga te kilkanaście godzin dziennie. Nie da się tak pomyśleć, bo jest ta myśl przerwana, nie? Jednak to musi być taka dłuższa myśl, albo mieć w ogóle możliwość, żeby ją dokończyć, a jakiś zapieprz w robocie nagle się zrobi, to potem nie da się, nie? Potem te umyśli uciekają i nie ma siły. Tutaj jednak siły mam mentalne, bo fizycznie to stopa boli, tam gdzie dzisiaj było wycinane, ale jest git, nie? Lepiej jakby było niewycięte. No, także czasem tak musi być, że musi być nudno, żeby było przyjemnie. Nie zawsze muszą być fajerwerki i zapieprzanie na urlopie. Czasami musi być powolutku, żeby sobie po prostu odpocząć. Piękne widoki. Do tych ptaków tu lata. Sporo jest, wróble są. Tutaj nie wiadomo, co to jest, jakieś szpaki czy co. Śliwki pieprzają. No jest tego, tu jest. Od razu na lotnisku było widać, że dużo ptaków. No i fajnie, cieplutko. Normalne ceny. Tak tutaj kawa wygląda. Czyli łyk. Dla nich to jest normalne. Jeden łyk. 60 centów. Myślałem, że kurwa normalnie mi naleje, a to chuj no. Takie... Ani to espresso, nie? Obkupiony. W Kauflandzie. Już prawie przy centrum. W sensie już tak, już nalajcie, tak już jestem przy wodzie, o może tak. Można sobie siąść, poodpocząć. 20 tysięcy kroków machnięte. No i na pewno będę z butów barefootowskich uciekał, bo kurwa to nie ma amortyzacji. No. Na takie dłuższe chodzenie to stopy się męczą bardziej, mi się zdaje, niż normalnie w zwykłych. No ale cóż. Uah. Półtorej roku testów. Na co dzień do roboty i tak dalej spoko, ale na takie dłuższe wyprawy nichuja. Za ciekawym jako kamerkę. Kota karmi próbkami. Jak otworzyłem plecak, to o Jezus, zaraz tu siedział na ławce. Tu jakieś chiosy. Smak pizza. Smakują. Nawet z ręki je. Proszę bardzo. Ja mu więcej sypię na ziemię, żeby nie łaził. Tak żeśmy się posiedzieli. Trzeba ruszyć swoją drogę, nie? Wybłaskany kotek. Tak. Tylko czekał, aż plecak dźwignę, że dostanie żarcie, a już nie ma żarcia. Zachwycająca minął. Sobie tam jest punkt widokowy i widok na ten statek wycieczkowy. Ale idę już w kierunku hostelu. No, nie do hostelu, ale w kierunku.
na wylocie. Troszkę przed 10 wylazłem. No i poczekał ci, miałem 8 godzin do autobusu w kierunku lotniska, którym chciałem podjechać. Więc poszedłem się trochę powłóczyć, coś tam ponagrywać. Tak, że tak powiem, zbić czas, żeby nie siedzieć na lotnisku pół dnia. Takie po prostu włóczęgostwo, nic mądrego nie powiedziałem, więc mogę teraz powiedzieć sayonara.